Na scenie młodzież i staruszek portier, który z uśmiechem daje klucz? Z uśmiechem, oczywiście. Znaczy nie, czasem nie. Czasem jestem zły, nieprzyjemny, czasem robię sobie dowcipy. No i nie staruszek, mam 40 lat, więc... Ocalałem prowadzony na rzeź. Czy nie macie takiego już lekkiego w déjà vu, bo oprócz pana Marka Tyndy, no cała wasza czwórka jest jakby wycięta z Płatonowa. Mieliście takie przez chwilę taką nakładkę? Jak mieliśmy próby, ponieważ tu też się odbywały próby, to czasem z Kasią mówiłyśmy właśnie, że nam się kojarzy, że tutaj te próby odbywały się właśnie w podobnym składzie, ale zupełnie inny temat, zupełnie inna praca, więc ciężko porównać. Poczucia takiego jakoś nie było. No ja nie miałem też, ale... Pogadaliśmy sobie czasami o tym rzeczywiście, bo to wspólny zestaw, ale materiał zupełnie inny, zupełnie inaczej się tutaj nam pracowało. Powiedzcie o swoich rolach, pani Katarzyno. Może tak w skrócie, bo tutaj wszyscy są tacy dosyć, bym powiedziała, grubo narysowani, z lekka wynaturzeni, ale w takich sytuacjach są postawieni. No Helen nie jest chyba zbyt błyskotliwą osobą. Dosyć roztrzepana, roztargniona. Przyjechała do hotelu razem ze swoim kochankiem Jeffem. Co tam jeszcze mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić? Nie chcę też za bardzo... Żeby spoilera nie było, tak? Żeby tak, żeby zaraz... Nasza para jest taka troszkę mniej rozgarnięta, może bym tak nakreśliła, niż ta druga. Nie do końca poukładana. Nie do końca poukładana. Ale to trudniej zagrać mniej rozgarniętych, czy łatwiej? No to... Brak rozgarnięcia to bardziej jest w takim niepoukładaniu, w rozdrganiu, w stresie przed tym, że to, że jesteśmy tutaj razem, może się wydać. Ale pomaga nam Feris. Bez niego to by się na pewno nie udało. Ja? No ja to tak jak widać, no trochę. Podobnie troszkę jak Kasia. Ja myślę, że moja postać jest najbardziej chyba zahukaną gdzieś tutaj w tym całym zestawie. Mam wrażenie, że jest to mężczyzna trzymany pod pantoflem przez swoją żonę, który cały czas gdzieś próbuje z tym walczyć. Aczkolwiek ani razu mu to nie wychodzi. Jest to cały czas walka nieudolna i skazana na przegraną. Z tego bierze się cała jego śmieszność. Najbardziej zestresowany. Zestresowany jest na pewno. Czy są jakieś jeszcze potrzebne, czy niepotrzebne ambicje, tego nie mówię, czy ma być po prostu czysty, żywy śmiech, rozrywka? Otóż to. Tak? Tak, jak każda farsa. Mhm. No tak, ale gdzieś tam czasami jest jakaś próba, prawda, w przemycenia czegoś, to chyba mu się bawić przede wszystkim, tak? Oczywiście, tak przede wszystkim. Czytałem w jednym z wywiadów, że dla państwa, oprócz Marka Tyndy, który już grywał w farsach, to jest nowe doświadczenie. To jakie jest to doświadczenie? To kolega w farsie jest nowy. Ale to nie farsa. To nie farsa? To w tytule tylko było, tak. Tylko w tytule. To przepraszam, ja nie widziałem tego. Już nie grali jak przyszedł. Farsa jest specyficzna pod tym względem, że my się tutaj dobrze wszyscy bawimy i też mamy nadzieję, że widownia będzie się razem z nami bawiła. To nie zawsze idzie w parze, prawda? Kiedy aktorzy się dobrze bawią. Tu na razie nam się to chyba udaje ze względu na to, że już mieliśmy trochę spotkania z publicznością. Gdzieś publiczność współreaguje, pomaga bardzo. Już zobaczymy, jak to będzie dalej, ale też to jest ciężka praca, bo jednak fizycznie, kondycyjnie jest to ciężka praca. Ze względu na rytmy, na to wszystko musi się nakręcać, a już tak naprawdę od pierwszej sceny już jest szybko i intensywnie. Precyzja jest bardzo istotna, więc tak naprawdę jest to wymagające. I energia, którą daje nam publiczność oczywiście, koniecznie. W tych krótkich fragmentach, jakie można było zobaczyć, było widać już bardzo dużo takich mikropomysłów na gesty, ruchy i tak dalej, i tak dalej. Ten tekst tam dawał wskazówki, czy wszystko jest przez was wymyślone? Myślę, że dużo powstało to i tak, i tak. Było trochę wskazówek, ale gdzieś tam no, rozwijanie tego i doprecyzowanie, myślę, że leży właśnie po naszej stronie. Każdy pracował z osobna nad swoją postacią i starał się ją jakoś spersonalizować, wyciągnąć, gdzieś wziąć przez siebie, poszukać siebie w takiej konkretnej sytuacji, może, nie wiem, ja przynajmniej tak próbowałem. Ale tekst dał nam trop, kierunek, w którym należało pójść. Myślę, że tak można. Nie łamaliśmy tekstu i nie przeinterpretowywaliśmy. Nie, na pewno.
staraliśmy się też zróżnicować te postacie jak najbardziej. No tak, to było też kolejne kryterium. Zadanie. Fajnie by było, jakbyśmy byli inni. W pewien sposób inni. Na co dzień, już tak wyrażę, dźwigacie ogromne ciężary postaci, które gracie w innych sztukach. Są to albo bardzo mroczne, albo bardzo połamane, wewnętrznie skomplikowane postaci. No, przywykło się mówić, że wtedy aktor może się wygrać, brać z wątroby, flaków, z duszy i z tego niepokoju ducha. Ale jest taka również teza, że właśnie granie śmiesznych rzeczy jest najtrudniejsze. Co możecie powiedzieć po tym doświadczeniu? Ja na przykład nie wiem, czy jest najtrudniejsze. Jest forsowne fizycznie, to raz na pewno. A dwa, już z doświadczenia od chociażby tajemniczej Irmy Webb. To jest bardzo oczyszczające. Znaczy te emocje. Taki reset jakby tak, czasami, prawda? Te emocje są tak wielkie w farsie, że człowiek wychodzi taki, taki leciutki. Nie? Mimo zmęczenia bardzo taki lekki. Ciężko powiedzieć o doświadczeniu, bo doświadczenie się narodzi dopiero w spotkaniach z publicznością tak naprawdę. Bo jesteśmy na razie wszyscy sami, od początku do końca wspólnie się bawimy, a doświadczenie zrodzi się dopiero ze spotkania z tą drugą stroną, więc... Coś jeszcze mam dodać? Niekoniecznie, bo można na przykład... Czasami milczenie jest bardziej wymowne. Zaproszcie widzów na ten spektakl, każdy po swojemu. To ja się schowam. Tak, zapraszam. Zapraszam. Dziękuję.